Dzień dobry. Dzisiaj pierwsze nagranie z zupełnie nowym sprzętem. Także wybaczcie, jak coś pójdzie nie tak, ale staram się jak mogę. Chodzę sobie pieszo. Tak, jestem u mojej mamy. Zaskoczyła nas pięknie. Szać, przymrozek minus 2 stopnie. Tak jak przystało na zimę. Taką lekką zimę. No i nagrywam pierwszy spacer. Pięknie przymroziło. Idziemy sobie do ogrodu. Nie ma czym się zbytnio chwalić zawsze zimą, ale trzeba i pokazywać te zimowe uroki, bo zwłaszcza po tych świętach człowiek powinien chodzić na spacerki, oglądać to, co skonstruował zimą, to, co zrobił latem. Bo i zimą jest pięknie w ogrodzie, zwłaszcza w takie poranki jak dziś. Wygląda, jakby po prostu spadł śnieg. Żywopłoty całe pokryte szadzią. Krzewy, drzewa, wszystko jest oszronione. Ten szron to woda. Rośliny, jak widzicie, nie mają liści i niektóre mają igły, ale korzeń śpi, pień śpi, a te części nadziemne muszą być dokarmiane, zwłaszcza wodą. Powiesicie pranie na sznurku, ono będzie wysychało, prawda? Zwłaszcza jak przyjdzie jeszcze słońce, to wyschnie. Tak samo te pędy, tak samo te bazie, które już teraz tak pięknie widać, one wysychają. I właśnie nocami, wieczorami, wczesnym rankiem pojawia się często szać. Ona później, jak słoneczko wychodzi, topnieje i na tych pędach, na tych igłach, na tych owocach jest woda, którą rośliny pobierają. Tak jak wsadzicie sadzonki w swoje mini szklarenki, wystarczy, czy to jest szczelnie okryte folią, że ta wilgoć krąży w powietrzu i muska liście, zrosicie te sadzonki i one ładnie się napiją. Mimo że nie mają korzenia, potrafią nieraz przeżyć pół roku i się po prostu ukorzenić. Inaczej by po prostu uschły. I teraz ukrywanie takich roślin, nawet tuj, tak odpornych roślin, tak żeby tego szronu, tej szadzi nie miały, one po prostu będą wam zasychać. Często się zdarza, że wysyłacie mi zdjęcia roślin, których połowa albo prawie całe są prawie bez igieł lub bez liści. Tak zimozielnych, rododendronów czy azalii, jak i tuj. Bo postawione gdzieś w pojemniku albo posadzone tam, gdzie jakiś element architektoniczny budynku wystaje poza jego obrys. Wstawiona jest lub posadzona roślinka i ona nie ma dostępu do tej mgły wilgoci latem. Nie ma dostępu do tej szadzi, bo tam pod tym okapem czy wystającym dachem po prostu szadź nie siada i roślinki umierają na tak zwaną suszę fizjologiczną. O, co innego jest na świeżym powietrzu, zarówno i ta roślinka, i ta duża sosna. Są na wolnym powietrzu, po prostu
pod tym dachem pełnym wilgoci, pełnym mgły, pełnym szronu, pada na nie bezpośrednio deszcz i śnieg i one są po prostu nawodnione, mówiąc naszym ludzkim językiem. My też pijemy, żeby się po prostu nawodnić. Tu ciąłem ładne te sosny już 2 lata temu. Tak, piękny gruby pień. Tak, potem on się ładnie rozwidla i rośnie sobie dalej. To jest taki naturalny bonsai. Tu nie trzeba ani drutów, ani jakichś rzeczy, które by to prostowały, bo ona sama naturalnie układa się w tak piękne figury. Tak samo tamte sosny, one też są naturalnie rzeźbione przez powietrze. To jest taka odmiana sosny, powtarzam jeszcze raz, Banksa, że ładnie daje się formować. O, mogę sobie teraz, jak widzicie, spokojnie chodzić. Mogę pokazywać z dołu ogródek, mogę pokazywać z góry. Mam wiele innych możliwości. Już nie będzie widać, czy ręka mi się trzęsie, bo mam na to zabezpieczenie. Piękny cyprysik groszkowy, pendula. W szkółkach jak się sprzedaje, to mówi się, że to piękna mała roślinka karłowa. Urośnie pani do metra, a tu po 20 latach taki wielki krzew. Też oczywiście już czuby ma zwalone, ładnie przyrośnięty, obok śliczna tuja, która mogłaby być tak dużą tują, ale obcięta w jakiś tam sposób, który już wam pokazywałem, może być takim pięknym, chudym, długim drzewkiem, które nic nie zasłania i nie zajmuje dużo miejsca. I powolutku przejdziemy na dalszą część ogródka. Zapewne uważnie słuchaliście, było słychać bażanty. Tak, dokarmiamy z mamą bażanty, bo u mamy za ogrodzeniem są duże powierzchnie wody i jest dużo turkuci, podjadków. I sypiąc teraz te nasionka pszenicy, pszenżyta, powodujemy, że one tu chętnie przychodzą. Słyszycie, podziwiamy z mamą widoki, że jest to jedyna okazja w tym roku, że jeszcze śnieg nie zawalił. Tak, powódź nie zalała i możemy pokazywać takie piękne, fajne miejsca od góry do dołu i w poprzek, i wzdłuż. Pięknie posadzony tu też cyprysik groszkowy. To już odmiana, którą ja wyhodowałem. Pięknie powolutku rośnie, ale mimo to po 20-30 latach też urośnie. Tu piękny wrzosiec w ładnej scenerii, takiej kamiennej. Tu mamy super drzewko, można powiedzieć już z całą odpowiedzialnością, że to bonsai. Zrobiłem go już 2 lata temu i stoi sobie tu w takich ślicznych kamieniach i zdobi. Tu jeszcze bratki, macoszki. Jest wiele nazw niektórych kwiatów w zależności od regionu. Także trzeba uważać nieraz, co się mówi, bo różne to może mieć znaczenie w różnych okolicach. Tu cyprysik
nutkajski, nie nutkajski, cyprysik. Nana gracilis. Tak. Zobaczcie, po kilkudziesięciu latach urosło takie drzewko. Podrzeźbione troszeczkę. Może być takim fajnym, ładnym drzewem. Tu świat kamienia mojej mamy. Pieńków, górek, skalniaczków, starych korzeni. O, ten kamień przywiliśmy tu niedawno od kuzyna. Ten kamień jest z rancha i każdy ma swoją historię. Na czym powoli będę kończyć, bo ręka już mi ścierpła. Duże udogodnienie tych nowych narzędzi, ale ciężar też duży. Życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, samych sukcesów, pięknych zbiorów, pięknych upraw, cudownych kwiatów. Oby wam wszystko pięknie rosło. A jak wam coś nie rośnie, dzwonicie na Zielone Pogotowie i pędzimy z dobrą radą, żeby się wszystko udało. Do zobaczenia.